Henryk Sienkiewicz, rodzina Połanieckich. Marynia nie skarżyła się nawet sama przed sobą na męża. Nie było dotąd między nimi najmniejszego nieporozumienia. Musiała tylko przyznać, że prawdziwe, bardzo wielkie szczęście, a zwłaszcza bardzo wielka miłość taką o jakiej marzyła gdy Połaniecki był jej narzeczonym wyobrażała sobie inaczej o tym przekonywał ją każdy niemal dzień inne były nadzieje inną pokazywała się rzeczywistość czegoś jej brakło w czym Połaniecki mógł ją zawieść nie wyrządził jej nigdy umyślnej przykrości Ilekroć przyszło mu do głowy, że coś mogłoby być jej przyjemne, starał się jej to zapewnić. Był dla niej hojny, dbał o jej zdrowie chwilami, zacałowywał jej twarz i ręce słowem. Był raczej dobrym niż złym, a jednak czegoś w tym brakło. Po wielkim i uroczystym święcie miłości zaczynał się szereg dni powszednich, a jej żal było święta. Chciałaby była rozciągnąć je na całe życie. Widziała zaś ze zmartwieniem, że mężowi jej ta powszedność wydawała się właśnie czymś normalnym i pożądanym. Połaniecki, jak sam się wyrażał, wziął ją i miał, i gdy wzajemne ich uczucie stało się zarazem prostym i wzajemnym obowiązkiem, sądził, iż nie potrzebuje inaczej się o nie troszczyć, ani inaczej o nie zabiegać, jak o wszelkie inne obowiązki codziennego życia." Nie przyszło mu wprost do głowy, że do takiego ogniska nie dość jest dokładać zwyczajnych drew, jak się dokłada do komina, ale że trzeba sypać w nie bursztyn i mirrę, tak jak się sypie przed ołtarzem. Gdyby mu ktokolwiek coś podobnego powiedział, wzruszyłby ramionami i uznał go za romantyka, dlatego była w nim może troskliwość męża, ale nie było nic z troski kochanka, ani przejęcia się, ani czuwania, ani takiej bojaźni, która w mniejszym zakresie ziemskich uczuć jest tym, czym bojaźń Boża w uczuciu religijnym. Marynia spostrzegła, że Połaniecki we wszystkim trochę udaje charakter zimniejszy i bardziej trzeźwy niż ma rzeczywiście. Myślała wówczas, on mnie nie kocha tak, jakby mógł, i dlatego nie ceni, jak cenią inni. Było w tym tyle samo prawdy, ile goryczy i smutku. Instynkt kobiecy, który w takich razach nigdy nie zawodzi, ostrzegł Marynie, że uczyniła na Zawiłowskim niezwykłe wrażenie i że to wrażenie powiększało się za każdym spotkaniem. I myśl ta nie oburzała jej. Przeciwnie, dodała pewnej otuchy, pewnego zaufania we własny urok, który chwilami poczynała tracić. Ale zarazem wzbudziła tym większy żal, że taką tkliwość. Cześć, taki zachwyt okazywał jej ktoś obcy, nie zaś Stach. Co do Zawiłowskiego, nie czuła dla niego nic prócz sympatii i przychylności, więc myśli jej pozostały czyste. Nie byłaby zdolną bawić się przez próżność cudzym cierpieniem i z tego powodu, nie chcąc, by zaszedł za daleko, przyłączyła się chętnie do planu pani Osnowskiej zbliżenia Zawiłowskiego z panną Castelli, jakkolwiek ten plan wydał jej się tak nagłym, że aż nie zrozumiałem. Zresztą i serce i jej umysł były zajęte całkowicie pytaniami. Czemu ten dobry, ten rozumny i ten kochany Stach nie chce wstępować z nią na wysokości? Czemu on nie ceni jej tak, jakby mógł? Czemu on ją tylko kocha, a nie kocha się w niej? Czemu jej miłość uważa tylko za coś przynależnego, ale nie za coś drogiego? Skąd to poszło? Gdzie leży przyczyna? Każda płaska, samolubna natura znalazłaby winę w nim. Marynia Połaniecka znalazła ją w sobie. Wprawdzie odkrycie to uczyniła z cudzą pomocą, ale tak była zawsze gotowa zdjąć wszelką odpowiedzialność ze swego stacha, a wziąć ją na siebie, że obok przestrachu sprawiło ono jej niemal radość. Raz po południu siedziała sama z rękoma złożonymi na kolanach, gubiła się w myślach, pytaniach, na które nie umiała znaleźć odpowiedzi. Wtem... Drzwi się otworzyły, ukazał się w nich biały kwef i ciemna suknia siostry Miłosierdzia. Emilka! zawołała z radością pani Połaniecka. Tak, to ja, odpowiedziała siostra. Mam dziś wolny dzień, i chciałam was odwiedzić. Gdzie pan Stanisław? Stach jest u państwa Marzków, ale myślę, że nie za długo wróci. Ale będzie rad? Siadaj, odpocznij. Pani Emilia siadła i poczęła mówić. Ja bym częściej do was wpadała, tylko że nie mam czasu. No ale dziś był wolny dzień i byłam u litki. Ach, jak u was zawsze ładnie, rzekła po chwili. Po naszych białych ścianach takie mi się tu wszystko wydaje bogate. <gryw> Pan Stanisław był niegdyś wielki leniów, bywał u państwa Bigielów i u nas. Nigdzie więcej nie chciał mu się bywać, a teraz pewnie się rozruszał i przyjmujecie dużo ludzi. Nie, odpowiedziała Marynia. Bywamy tylko u państwa maszków, u pani broniczowej, no i u państwa osnowskich. Ale ty, Marylko, jesteś szczęśliwa, tak? Marynie chwyciła nagle taka chęć do płaczu, że oparło się jej tylko z największym wysileniem. Ale trwało to jedno mgnienie oka. Cała jej prawa dusza wzdrygnęła się nagle na myśl, że jej łzy lub smutek byłyby niejako skargą na męża, więc siłą woli opanowała wzruszenie i odrzekła: Byle tylko Stach był szczęśliwy! I podniosła pogodne już zupełnie oczy na panią Emilię, która rzekła: Litka wam to wyprosi. Spytałam tylko dlatego, że jakam weszła. Wydałaś mi się jakaś zasępiona, ale ja wiem najlepiej jak on cię kochał. Jaki był nieszczęśliwy wówczas, gdyś się na niego gniewała z powodu krzemienia. Maryni twarz rozjaśniła się uśmiechem. Tak miłe jej było każde słowo o jego dawnej miłości, że gotowa była słuchać tego rodzaju opowiadań bez końca. Pani Emilia zaś mówiła dalej, dotykając jej ręki: A ty, brzydkie dziecko! Takieś było niemiłosierne, tak nie umiałaś ani ocenić, ani uszanować prawdziwego przywiązania, że czasem byłam na ciebie zła. Czasem bałam się o poczciwego Pana Stanisława, żeby się nie zraził do życia, żeby się nie zwichnął, żeby nie zdziwaczał, bo to widzisz, no zdarza się, że jak się zrobi jakaś fałtka gdzieś w głębi serca, to całe życie nie można jej potem wyprostować. Marynia podniosła głowę i poczęła mrugać, jakby oczy jej poraziło jakieś nagłe światło. Emilko. Emilko, jak ty rozumnie mówisz? E, co tam rozumnego? — odrzekła Pani Emilia. O, tak sobie zrzędzę za dawne czasy. I poczęła się zbierać. Marynia zatrzymywała ją do przyjścia męża, ale na próżno, gdyż w zakładzie czekało ją zajęcie. Gdy pani Emilia odeszła, obiecując odwiedzić ich znów na przyszłą niedzielę, Marynia Połaniecka wróciła na swój fotel pod oknem i wsparłszy się na ręku, poczęła myśleć nad słowami pani Emilii. Po chwili zaś rzekła półgłosem. – Tak, to moja wina.